To jest pierwszy, naprawa i rozliczenie błędów Platformy oraz kontynuacja ważnych z punktu widzenia mieszkańców Zabrze. I drugi punkt, nowe zadania, które chcemy zrealizować. W pierwszym punkcie gospodarka mieszkaniowa. Skorygujemy program mieszkaniowy i mówimy to realnie, obniżymy czynsze oraz umożliwimy wykup mieszkań większej liczbie rodzin. Dokonamy też restrukturyzacji zarządu budynków komunalnych. Jest to realne, jest to do zrobienia, bo czynsze zostały tak drastycznie podniesione, my to obniżymy. Inwestycje. Będziemy kontynuować rozpoczęte remonty dróg, doprowadzimy do ich przyspieszenia. Inwestor pod naszym nadzorem wykona ułatwienia komunikacyjne, a więc dojścia i dojazdy do sklepów i firm, żeby żadne już więcej nie padały. Sfinalizujemy budowę mieszkań w budynku przy ulicy Obrońców Pokoju. Budowę skateparku dla młodzieży i modernizację szkół. Przyspieszymy prace związane z budową stadionu miejskiego. Na pewno nie zrezygnujemy z tego zadania. Szpital miejski. Podejmiemy pilne działania ratowania tej zasłużonej dla miasta placówki służby zdrowia. Gospodarka odpadami. Doprowadzimy po analizie do obniżenia opłat za wywóz śmieci. Jest to realne, zgłaszaliśmy to na sesji, można było mniejsze wprowadzić przy zakładzie utylizacji i jest to możliwe. Komunikacja miejska. Dokonamy obniżenia cen niektórych biletów. Również zgłaszaliśmy to jako klub PiS-u na wszystkich sesjach, próbowaliśmy to zrobić. I zrobimy. Administracja. Prowadzimy program oszczędności w Urzędzie Miasta. Dokonamy reorganizacji urzędu. Zmniejszymy liczbę wiceprezydentów do 2. Nie będziemy zatrudniać doradców. Miasto na to uważamy, że nie stać. Doradzać będzie Rada Miejska. Przy normalnej współpracy, otwartości z opozycją też można współpracować. Będą doradzać kompetentni urzędnicy. Zrezygnujemy z większości wyjazdów zagranicznych. Na pewno nie ze wszystkich, bo są potrzebne do promocji miasta. Jednocześnie będziemy aktywniej współpracować z miastami partnerskimi, szczególnie z Kaliningradem. Będziemy kontynuować pracę nad budżetem obywatelskim na 2014 rok. Oraz nad strategią rozwoju Elbląga 2020+. Zlikwidujemy ośmieszające logo Ślimaka. Ogłosimy nowy konkurs, szczególnie dla młodych ludzi skierowanych do szkół, uwzględniający tradycję Elbląga. Będziemy zdecydowanie wspierać małe i średnie firmy oraz rodziny. Wprowadzimy kartę dużej rodziny. Ten wniosek zgłaszała wprawdzie radni Platformy, ale my dużo wcześniej, w poprzedniej kadencji, ja zgłaszałem taki sam wniosek o kartę rodziny, może Państwo pamiętają. I drugi punkt, nowe zadania, które chcemy zrealizować. Zdajemy sobie sprawę, że to jest skrócona kadencja. Nie wszystko będzie możliwe w jednym roku, ale my przynajmniej rozpoczniemy te działania. Zlikwidujemy Straż Miejską w Elblągu. Część środków z tego tytułu przekażemy na wzmocnienie elbląskiej policji, to znaczy na utworzenie konkretnej liczby etatów policjantów. Rozpoczniemy prace zmierzające do rewitalizacji basenu miejskiego przy ulicy Spacerowej. Chcemy to odbudować. Uważamy, że Elblążanom jest to potrzebne. Zlikwidujemy spółkę Aquapark. Podejmiemy działania wspierające budowę małych, osiedlowych basenów. Będziemy wspierać kluby sportowe oraz nestory sportu. Ożywimy działalność portu morskiego i kontakty z nową Hansą zmierzające do wzmocnienia roli Elbląga w przemianach społeczno-gospodarczych nad Bałtykiem. Taki wniosek składaliśmy o nawiązanie aktywnych i rzeczywistych kontaktów z nową Hansą. Podejmiemy pracę nad utworzeniem dzielnic i wprowadzeniem w życie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Na Starym Mieście zmniejszymy do minimum strefę płatnego parkowania. Do niezbędnego minimum. I zmienimy nazwę Randa Kalinina. To jest zarys, uważamy, że realny i konkretny.